Problem jest w nastawieniu radia na właściwe fale. Boże, co dzisiaj, co dzisiaj, co dzisiaj masz dla mnie? Jeśli nie ma tego codziennego związku z Jezusem, to my jeszcze nie jesteśmy dojrzali. To ja dzisiaj chcę wprowadzić w swoje życie. Brak właściwego poznania Boga prowadzi do tego, że łatwo nas może zwodzić serce w stronę jakiegoś oszustwa. Oni wiedzą, że jeśli zepchną nas na pozycję sam na sam ze swoim sercem i uczuciami, to wiedzą, co nami zawładnie. To pokazanie, że życie chrześcijańskie ma się każdego dnia rozgrywać. Nie ma takiej sprawy, której Słowo Boże miałoby nie załatwić w naszym życiu. Mówienie o indywidualnym chrześcijaństwie jest bzdurą. Trzeba poprosić, że do czego dążyć, ale też przed czym uciekać. Jezus codziennie jest gotowy do żywej takiej kontrakcji z nami, do żywego współuczestnictwa i komunikowania się z nami. Dlatego w tych tekstach jest dzisiaj, gdy głos Jego usłyszycie. Dzisiaj, gdy głos Jego usłyszycie. Nie zatwardzajcie serc swoich. Czy problem nie jest w tym, że Jezus w jakiś sposób tam zapomina, czy gorzej się o nas troszczy, tylko problem jest w nastawieniu radia na właściwe fale, nie? Że radio cały czas nadaje, stacja nada, program jest, tylko my słuchamy szumów i trzasków zamiast tego, co Bóg ma dzisiaj dla nas. Podkreślam, dzisiaj dla nas. Nie? I myślę, że taki od paru tygodni przeżywamy takie przypomnienie tych prostych prawd. To dla, szczególnie dla nas w momencie nawrócenia, czy tuż po tym, to było coś oczywistego. Boże, co dzisiaj? Co dzisiaj? Co dzisiaj masz dla mnie? Co dzisiaj przeczytam nowego w Biblii? Czego dzisiaj się dowiem? Nie? Komu dzisiaj tam powiem Ewangelię, czy zrobię coś dobrego dla Niego? Nie? Jak dzisiaj mi pokażesz coś, że jesteś tym Bogiem przy mnie? Nie? To jest normalne oczekiwanie dla nowego chrześcijanina, ale niestety ono staje się nienormalne dla starego chrześcijanina. Często, no bo myślę, że niektórzy z nas potrafią w ten sposób rzeczywiście każdy dzień spełniać. To jest właśnie dojrzałość. Jeśli nie ma tego codziennego związku z Jezusem, to my jeszcze nie jesteśmy dojrzali. To jest realizowanie poleceń cały czas od mojego Pana. Świadomość tego, że Bóg jest moim, mówimy, że Jezus jest moim Zbawicielem i Panem. I Pan to nie oznacza, że On mi mówi, tu Cię przykuję do tego kieratu, przyjdę za 10 czy za 30 lat, to Cię odkuję i wezmę do nieba. To nie, nie tak. Pan przedstawiony w Biblii, to owszem, jest Pan niewolnik, ten rys, ale też jest Pan jako przyjaciel, jako ten, który się zrównał z nami, nazywa nas swoimi braćmi i siostrami. A cechą braci i sióstr to jest to, że oni cieszą się, że są razem i robią coś właśnie wespół ze sobą. Chcę, żebyśmy doświadczali tego, że to z Nim coś robimy. Chciałem jeszcze wrócić do tych naszych odkryć z tego 12 rozdziału listu do Hebrajczyków. Możecie sięgnąć do swoich notatek. Takie ważne przypomnienia. Co wam utkwiło? Co tak szczególnie do siebie wzięliście? Bo mówiłem, że cały sens takiego studiowania Biblii to jest odkrycie tego, co jest dzisiaj dla mnie ważne. Co ja dzisiaj chcę wprowadzić w swoje życie. Mamy już to zapewnione królestwo od Boga niewzruszone. Dlatego powinniśmy pamiętać o tym, żebyśmy oddawali cześć Bogu z szacunkiem i bojaźnią. Pomimo tego, że nie mamy takich, powiedzmy, spektakularnych tych znaków widzialnych, które mieli Żydzi, to uczestniczyli w czymś o wiele poważniejszym, czymś, czego ci Żydzi nie doświadczyli. Za miskę soczewicy stracił pierworództwo i później, pomimo tego, że chciał ze łzami tam odzyskać, to niestety nie udało się. Nie? Także my też możemy czasami tak w życiu, no, często tak jest, że po prostu wiele szans tracimy, żeby zrobić coś dobrego i dobrze jest mieć taką świadomość, że jeżeli czegoś nie zrobimy, no później już nie będzie odwrotu, nie? Że stracone będzie na zawsze. Czasami mamy taką tendencję zostawiać na przykład kogoś, kto sobie tam dobrze radzi, no to samemu sobie. Bożą wolą dla Kościoła jest bycie w takim dobrze zorganizowanym stadzie. Tu pokazywałem ten werset z listu Piotra, gdzie jest obraz, w którym diabeł chodzi wokoło, patrząc, kogo by pochłonąć. I patrząc na tę analogię właśnie ze świata zwierząt, czy dziko żyjących w stadach, czy
z takich stad hodowlanych jak owce, który jest częstym przykładem w Biblii, no to część, ktoś z tego stada może z powodu swojej jakiejś głupoty zejść na manowce, albo z powodu jakiegoś obciążenia, czy choroby, jakiejś kontuzji i tak dalej. I może się znaleźć z dala od jak gdyby centrum z tego stada, wtedy jest łatwym łupem dla szatana. Czyli Kościół, wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby nikt nie pozostał z dala. Inny obraz to był ten z listu do Galacjan, gdzie apostoł Paweł, już używając takiej terminologii militarnej, mówi, aby jeśli jesteście pełni ducha, to stójcie w jednym szeregu. Nasza młodzież tam się zaczytuje w tej książce Rób trudne rzeczy. Nie? No to ona mniej więcej tego dotyczy, że pokazuje tylko na młode pokolenie, że pokolenie, które dzisiaj dorasta, z definicji uważa się za jakieś niewartościowe, takie do niczego. Tak sobie pomyślałem, że to jest no, pewien skutek też pokoju, życia w pokoju. Bo zobaczcie, kogo się brało do wojska. I kogo się brało? 18-letnich chłopaków, a niekiedy młodszych. Kiedy wojny były czymś częstym, to młodzi ludzie, kiedy byli właśnie u szczytu swojej sprawności fizycznej, byli w wielkiej wartości. Przejdźmy do drugiego fragmentu, trzeci rozdział listu do Hebrajczyków. Staramy się zwrócić uwagę na te rzeczy, które w tym fragmencie szczególnie jasno są pokazane jako odciągające chrześcijanina od żywego, takiego aktywnego podążania za Jezusem w Kościele. Oczywiście gdzieś zaraz z tyłu głowy chciałem, żeby każdy sobie wybrał coś dla siebie, nie? Bo z jednej strony patrzymy obiektywnie, no, że to i to zagraża, ale co zagraża nam jako Kościołowi albo mi? Wracamy do wspólnego omawiania tego tekstu. Chciałem zwrócić uwagę na ten element łączący oba te teksty. Mam nadzieję, że też waszej uwagi to nie uszło. Jak często autor apeluje do zbiorowej odpowiedzialności i o troski o wszystkich. Znowu, zobaczcie, werset 4:1. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Znowu podobna fraza, jak tam. 11 werset. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł. Aby nikt nie upadł. Nie? Też znowu jest ten kwantyfikator dotyczący wszystkich. Nie? Przez zaprzeczenie. Nikt. 3:13. O, ale napominajcie, jedni drugich każdego dnia, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Widać, że troska o Kościół jako całość jest istotnym jakimś takim elementem troski tego człowieka, który pisał to. Ten list jest skierowany do Kościoła już długo istniejącego. Ze względu na czas powinniście być nauczycielami, a znowu potrzebujecie, żeby was tego. Czyli to jest Kościół, który już długo w czasie funkcjonuje i dlatego no, możemy się w jakiś sposób odwoływać do niego. No a teraz jedźmy po kolei. Od tego 3:6 zrobimy podobnie jak poprzednio. Kto się pierwszy zgłosi, ten głos zabierze. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w wypuszczaniu na pustyni. To przez całe faktycznie te dwa rozdziały jest powtarzane. Co z tego wyciągnęliśmy? Mieliśmy taką przestrogę, żeby nie ulegać wrażeniu, że rzeczy, które teraz wydają nam się ważne, właściwe z Bożego punktu widzenia, możemy zrobić później. Żeby nie zatwardzać serca jak w buncie, że ja teraz tego nie zrobię, chociaż wiem, że to jest właśnie właściwe i Boże, bo jeszcze będę miał na to czas później, teraz zrobię coś innego. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia, to jest 10 werset z 3 rozdziału, i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich. I z tego wyciągnęliśmy taki wniosek, że brak właściwego poznania Boga
prowadzi do tego, że łatwo nas może zwodzić serce w stronę jakiegoś oszustwa, że kierujemy się wtedy podpowiedziami serca, a nie tym poznaniem Boga. Czyli jeżeli konfrontujemy, mamy właściwe poznanie Boga i nasze serce podpowiada nam coś antybożego, to możemy to powiedzieć, nie, że to nie jest Boża droga wiedzie tędy. Bóg chce dzisiaj pewnych rzeczy, żebyśmy je zrobili i one już jutro nie będą miały tej wartości. Już jutro nie będą miały tej wartości. To jest ważne. Dzisiaj mam pewne rzeczy zrobić. I druga rzecz, nasze serce. Serce może nas zwodzić. Mówiłem o tym zatwardzaniu, że zatwardzanie to jest jakaś... jest to dające fałszywe poczucie jakiegoś pewności siebie, utrwalenie się w jakimś myśleniu. To jest nie zważanie na to, co Bóg ma do powiedzenia. To jest znak naszych czasów. Znak naszych czasów to jest poleganie na swoim sercu i rozumie. Już nawet bez jakiegoś tam specjalnego rozdzielania tych dwóch rzeczy, no to wiemy, że współczesna cała nasza, no tak nie przechodzi mi to łatwo przez usta, kultura, bo to raczej trzeba powiedzieć antykultura, kieruje nas do przekonania, że prawda jest w nas. Że my mamy odkryć coś, co jest w nas. Że my mamy być tacy szczerzy w stosunku do siebie. I co to jest to siebie? To są właśnie te głosy, które my słyszymy. Nie? A przecież sam człowiek wie na przestrzeni swojego życia, jakie miał poglądy przeróżne. Raz to było prawdą, raz tamto i tak dalej. I teraz oni chcą, mówię oni, to właśnie ci złacy, którzy dzisiaj sterują myśleniem, a nimi steruje już samo piekło, przekonać nas, że pójście za impulsami swojego serca bądź umysłu, to jest najwłaściwsza rzecz, najwartościowsza rzecz w człowieku. Że to jest właśnie to. To a propos tej zatwardziałości, co Paweł mówił, że jeszcze jest napisane, że można w tą zatwardziałość popaść przez oszustwo grzechu. Czyli, że no, jak się damy tam zwieść jakimś tam przyjemnościom grzechu, no to jakoś to, tak jakbyśmy wcześniej mówili, że to się jakoś może utrwalić. Tak się spodoba, że później już będziemy nie czuli, ten grzech nie będzie nas jakoś kuł czy coś. Nie? Jak on będzie jakoś powtarzany czy coś. Nie? Stanie się normą. Tak, no i już wtedy no, nie będzie nas ruszał, że tak powiem, ani nas jakoś tam uwierał. No i w tym samym wersecie jest, co trzeba robić, żeby no, jakoś przynajmniej uniknąć w jakimś aspekcie tego, czyli że musimy się napominać. Czyli inni muszą obserwować, działać jak taki oszukany człowiek przez grzech, no po prostu tego nie widzi. Oni wiedzą, że jeśli zepchną nas na pozycję sam na sam ze swoim sercem i uczuciami, to wiedzą, co nami zawładnie. Doskonale wiedzą. To, co właśnie Andrzej powiedział, że wtedy ulegniemy oszustwu grzechu. Dlatego jest to tak ważne, żeby pokazywać, że jest norma zewnętrzna. Też to napominanie, ono też nie jest przecież na podstawie widzimisię innych, tylko na podstawie normy obiektywnej, zewnętrznej normy. Można wyciągnąć taki wniosek, że niemożliwe jest posłuszeństwo Kościołowi żyjąc pojedynkę. Posłuszeństwo Chrystusowi, tak. Musimy żyć w Kościele. No a wszystkie takie właśnie filozofie, że ja sobie dam radę bez Kościoła, że ja będę sam z Bogiem żył wspaniale i będę tutaj święcił triumfy jako chrześcijanin, no to są z definicji są głupoty i po prostu są nie do zrealizowania. Ludzie, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, jednocześnie lansują taką wizję, wzruszają ramionami, a po co mi jest Kościół? Kościół mnie jakoś ogranicza, to jakieś starzy ludzie, jacyś niewygodni, jakieś czepiają się. Brak pełnego zaangażowania, jakieś takie niemrawe czy niepewne zaangażowanie też jest ryzykiem po prostu odejścia. Gorliwość jest nakazem. Brak gorliwości, niekiedy sobie właśnie pobłażamy, mówiąc, że no my nie grzeszymy, tylko tak jakoś nie chce nam się robić dobrych rzeczy. Nie? Ale no to nie chce nam się, bo to się nie chce, bo tam nie wiem, no tacy jesteśmy, albo tam pogoda nie ta, no nie ma zachęty, nie ma co robić. No to każdy tam znajdzie jakiś dobry powód, żeby nie za bardzo się angażować. Nie? Ale tak jak powiedziałeś, to już jest stawanie na śliskim gruncie. Sami siebie wystawiamy na dalsze upadki. To pokazanie, że życie chrześcijańskie ma się każdego dnia rozgrywać. To, co mówiłem, że my możemy Boga przestać widzieć jako aktywnego, otwieram oczy i Jezus już jest ze mną. Boże, co masz dzisiaj dla mnie?
jak przeżyjemy ten dzień. No, od razu, zobaczcie, jakby człowiek w ten sposób miał taką perspektywę, całkiem inaczej by przeżywał dzień. I tutaj od strony troski Kościoła jest też to słowo codziennie. Nie? Że nie raz na jakiś czas, nie później i tak dalej, tylko codziennie. Codziennie mamy przejawiać tam, gdzie możemy, troskę o siebie nawzajem. Także dzięki, Piotrze, za to przypomnienie. Mhm. Jeszcze coś? Można powiedzieć, że zagrożeniem jest to, co na przykład my robimy często. Że czekamy z czymś na przykład na obóz. Ostatnie wersety 4 rozdziału, gdzie od 12 do 16 przedstawione są lekarstwa na to wszystko, o czym tu razem mówiliśmy. Nie? W całym liście do Hebrajczyków mamy te niebezpieczeństwa, jakie grożą każdemu z nas i Kościołowi jako całości, bo tu mówiliśmy indywidualnie, możemy być zwodzeni, ale i jako Kościół możemy zaniedbywać troski o wszystkich. Nie? I to już wtedy jest problem Kościoła, a nie tylko poszczególnych ludzi. Nie? To tutaj, myślę, mamy bardzo pięknie przedstawione antidotum. 12 werset Piotr już czytał. Słowo Boże. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Żywe, czyli to nie jest martwa mowa, jakaś, wiecie, mądrość ludowa w przysłowiach zawarta i tak dalej, tylko żywe i skuteczne. Nie ma obawy. Nie ma takiej sprawy, której Słowo Boże miałoby nie załatwić w naszym życiu. Nigdy nie znajdziemy się w sytuacji bez wyjścia, w sensie nie wiedząc, jakie jest wyjście. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Nie jesteśmy pozostawieni na łasce naszych wytworów umysłu czy naszych uczuć. Nie jesteśmy. Co to znaczy żywe? Że ono dociera tam, gdzie trzeba. Bo tutaj jest, można powiedzieć, rola tego Słowa Bożego można porównać do jakiegoś leku. Takiego, czy jakiejś takiej inwazji, że, znaczy ingerencji zewnętrznej. Dociera tam, gdzie potrzeba i skutecznie leczy. Nie? No bo tu jest ten problem poprawienia, leczenia. Czyli dotrze tam, gdzie potrzeba i skutecznie usunie problem. Dlatego chrześcijanie tak bardzo stawiają na piedestale Słowo Boże. Nie ma nic mu równego. Postawienie czegokolwiek, jakiejś tradycji, jakiegoś filozofa chrześcijańskiego, jakiegoś Tomasza czy innego, gdziekolwiek, to jest po prostu, to jest łączenie rzeczywistości nieprzystających ze sobą w ogóle. A jeśli ktoś je zamarzy, jeśli ktoś je zestawi ze sobą, obok Słowa Bożego, po jakieś nauki kościelne, jakieś wyznania wiary, które sobie tam ludzie gdzieś ustalą na jakimś zebraniu czy innym tym miejscu, czy jakieś wytwory jakiejś filozofii i teraz człowiek pójdzie do tego, zacznie się karmić jakimś tam, powiedzmy, mądrościami Tomasza z Akwinu, myśląc, że to jest to samo, jakby się karmił Słowem Bożym. Zobaczcie, na jakim śliskim został postawiony gruncie. Tam jest mądrość jakaś, ale nie ma życia i skuteczności. Tylko Słowo Boże ma takie cechy, takie atrybuty, że jest żywe i skuteczne. Dlatego ono jest ponad wszystkim, wszystkie inne duchowe kazania, tam nauki i tak dalej, są wtórne. Nie można nigdy ich zestawić ze sobą. 13 werset. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Nasz Bóg jest wszechwiedzący, a nawet można powiedzieć wszechwidzący. On cały czas wszystko kontroluje, widzi, nie ma przed Nim żadnej tajemnicy. Jesteśmy przed Nim obnażeni i odsłonięci. I jeszcze do tego przed Nim zdamy sprawę. Sędzia wszechwidzący. Warto o tym sobie pamiętać, że to nie jest tak, że gdzieś w tłumie się zgubimy, że gdzieś nasze grzechy, nasze niewierności, nasz monolog wewnętrzny, gdzie my sobie tam będziemy
grzeszyć, złorzeczyć, czy co innego robić, czy odchodzić od Boga w naszych myślach, uśmiechając się i jeszcze, że tak powiem, można ręce wznosić i śpiewać alleluja. Ale to Bóg widzi wszystko i to przed Nim zdamy sprawę. Nawet jeśli ludzi nam się uda gdzieś zaprowadzić na manowce, to Jego na pewno nie. Mając, 14 werset, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Tutaj przedstawiony jest Jezus jako głowa pewnej wspólnoty, jako arcykapłan jakiegoś wyznania. To, o czym Michał mówił, mówienie o indywidualnym chrześcijaństwie jest bzdurą. Mamy się trzymać tej rzeczywistości, którą stworzył Jezus. On stworzył organizację, mówiąc tak troszeczkę upraszczając mocno to, co tutaj jest. On jest szefem, głową pewnej żywej zbiorowości. Tak jak Słowo Boże jest żywe, tak Kościół jest żywym ciałem Chrystusa. O ile 14 mówi o organizmie, który wbudował w ten świat Jezus, to werset 15 mówi już o Nim samym. On jest naszą pomocą. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Tu ten arcykapłan, ten szef naszego wyznania, to nie jest ktoś z zewnątrz, który tylko nas poucza, tam rózgą gdzieś przestawi i tak dalej. On wszystko przeszedł. Nie ma żadnego cierpienia, żadnej rozterki, żadnej trudności, przez którą nie przeszedł by wpierw Jezus. Dlatego u Niego, i werset 16 już pokazuje, jest zawsze pociecha. Tylko to, co Paweł wcześniej zwrócił uwagę, zobaczcie, ona jest warunkowana. Ona jest po części warunkowana. Nie chcę powiedzieć, że każda pociecha od Jezusa jest warunkowana, ale ta, o której mówi 16 werset, jest. Co jest warunkiem jej otrzymania? Ufna odwaga, tak, ale przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Czyli trzeba poprosić. To jest to, co mówiłem, że życie chrześcijańskie to jest stała komunikacja z Jezusem. Nie, że raz już jesteśmy na właściwych torach i tak jak z góry, wiecie, tam wagon se może zjechać do końca. Nie. Przystąpmy tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jezus jest wzorem, przeszedł wszystko. Możemy się zawsze odwołać do Jego cierpienia, kiedy nasze cierpienie nas przygniata, ale też On jest nie tylko wzorem, który może nas inspirować, ale On jest czynnym dystrybutorem. Ma to wszystko, ale my musimy przyjść z ufną odwagą. Wtedy dostaniemy pomoc w stosownej porze. Czyli mamy Słowo Boże, które jest tą normą obiektywną. Nie jesteśmy skazani na swoje serce, na swój umysł. Mamy sędziego wszechwidzącego. Żadne zwodzenie, że to się tam gdzieś uchowa i tak dalej, jest absolutną bzdurą. Bóg widzi, jesteśmy przed Nim nadzy i tak dalej. Jezus zbudował nam organizm, żywy organizm, ciało Chrystusa. Trzymajmy się mocno tego ciała. Sam jest wzorem i inspiracją i sam jest dysponentem wszelkiej potrzebnej nam pomocy. Ale do tego potrzebna jest nasza komunikacja wzajemna. To, co podkreślam. Nie można, że tak powiem, odłożyć życia chrześcijańskiego jako coś, co jest naszą cechą nabytą. Że my już jesteśmy dojrzałymi chrześcijanami, to tak każdy dzień będzie dobrze. Każdy dzień od nowa trzeba zaczynać, by ukształtować go tak, by był miły Bogu. Tu jest znowu czynna aktywność. To jest nasza aktywność. Uciekajcie, tak jak tam mówi, przystąpcie, tak tu jest uciekajcie od czegoś. Czyli mamy dwie aktywności w naszym świecie. Nie tylko musimy pamiętać, że do czego dążyć, ale też przed czym uciekać. To też musi być w naszej głowie i pamięci. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. Gdy
schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, bo się obieca w dom. Błogosławisz mocą swą.